Warszawa, 25 października 2024 rok. W przededniu masowych zwolnień w Lasach Państwowych spotkanie Central Związków Zawodowych działających w Lasach Państwowych. Uchwała Central Związkowych Zawodowych funkcjonujących w LP w związku z pogłębiającą się dramatyczną sytuacją ekonomiczną i zarządzą, w jakiej znalazło się Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Centrale Związków Zawodowych funkcjonujących w LP z dniem 25 października 2023 podejmują decyzję o powołaniu sztabu protestacyjnego Leśnych Związków Zawodowych. Sztab protestacyjny Leśnych Związków Zawodowych, który się ukonstytuował dzisiaj w Warszawie, ma na celu podejmowanie działań ratowniczych zmierzających do tego, by przeciwdziałać destrukcyjnym działaniom, z którymi mamy do czynienia w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W dniu dzisiejszym, to jest 25 października 2024 roku, dotarła do nas informacja o tym, że pan dyrektor wydał zarządzenie numer 118 dotyczące optymalizacji, powołania zespołu do spraw optymalizacji w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. W związku z tym Sztab Protestacyjny Leśnych Związków Zawodowych wystosował do pana dyrektora pismo, które zamierzam odczytać. Wniosek. Pan Witold Kos, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Wniosek. Działając w imieniu Sztabu Protestacyjnego Leśnych Związków Zawodowych w związku z docierającymi do naszych organizacji informacji o wydaniu zarządzania nr 118 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z bieżącego roku dotyczącego powołania zespołu do spraw optymalizacji w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, brakiem opublikowania wyżej wymienionego zarządzenia w systemie wewnętrznej informacji prawnej, brakiem konsultacji treści wyżej wymienionego zarządzenia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz docierającymi do naszych organizacji niepokojącymi informacjami dotyczącymi przedmiotu prac wyżej wymienionego zespołu i potencjalnego wpływu tych prac na organizację pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Na podstawie artykułu 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych zwracamy się do pana dyrektora o udostępnienie treści zarządzenia nr 118 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2024 roku wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wszystkimi aktami prawa wewnętrznego wydanymi na podstawie i w związku z wyżej wymienionym zarządzeniem 118. Wnosimy także o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. W jakim celu został powołany wyżej wymieniony zespół? Czy wdrożenie efektów prac wyżej wymienionego zespołu będzie miało negatywny wpływ na warunki pracy i zasady wynagradzania pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe? Jeśli tak, to jaki? Czy wdrożenie efektów prac wyżej wymienionego zespołu będzie miało wpływ na stan, strukturę i zmiany w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe? Jeśli tak, to jaki? Czy wdrożenie efektów prac wyżej wymienionego zespołu będzie powodowało istotne zmiany w organizacji pracy i podstawach zatrudnienia pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe? Jeśli tak, to jaki? Czy w wyniku wdrożenia efektów prac wyżej wymienionego zespołu przewiduje się łączenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji, zakładów, nadleśnictw, leśnictw w związku z zaniepokojeniem naszych członków, pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe? Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe najpóźniej do 4 listopada 2024 roku. Podpisali przedstawiciele Sztabu Protestacyjnego Leśnych Związków Zawodowych. Niepokojem i obawą obawiam się o przyszłość Lasów Państwowych, jak mają funkcjonować, jak będą, czy nie będzie to rodziło zagrożeń miejsc pracy. Do tej pory tak funkcjonowało to normalnie, ale nie wiemy, co nas w niedalekiej przyszłości czeka, dlatego nasze obawy są w pełni uzasadnione. Obawiamy się, co dalej będzie z nami. Mamy
do czynienia od kilku lat z narastającym hejtem na leśników, na lasy prowadzone przez leśników, na gospodarkę leśną. I do tej pory to trwa bez udziału negatywnego leśników. Jest to trend, który należy powstrzymać. Prawda, cała prawda o pracy leśników nie jest wyrażona w żadnych publikacjach dostępnych w ostatnim czasie. Dlatego sztab protestacyjny, który powstał w dniu dzisiejszym, 25 października 2024 roku, podjął decyzję o odezwie do naszego społeczeństwa, do Polaków. Pozwolę sobie odczytać treść tej odezwy. Władza przyspiesza w demontażu lasów państwowych. Uśpiona opinia publiczna, czy raczej zajęta medialnie głupawkami dotyczącymi myrchania tudzież innymi podobnej wagi krzykliwymi bzdetami, nie dostrzega prawdziwych zagrożeń, jakie dotykają polski naród, polski majątek narodowy i w istocie niepodległości naszej umęczonej ojczyzny. Państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe poddawane jest procesowi doprowadzenia nie tylko do unicestwienia ich produkcyjności, co odbije się bardzo boleśnie na całej niemalże gospodarce narodowej, finansach, setek gminach, samorządów oraz ludzi zamieszkujących zwłaszcza obszary wiejskie, ale doprowadzenia lasów państwowych do zapaści finansowej. W tym miejscu hipotez jest kilka, aczkolwiek wszystkie zdają się łączyć w jeden określony cel, który w naszej ocenie ma polegać na ostatecznym oddaniu kompetencji zarządzania lasami Unii Europejskiej w ramach pogłębienia federalizacji Unii, czyli mówiąc wprost, utworzeniu jednego europejskiego supermocarstwa sterowanego przez europejskich neokomunistów. Plany doprowadzenia do braku rentowności zdecydowanej większości jednostek regionalnych lasów państwowych są w toku. Doprowadzenie do upadłości jest, jak pokazują fakty sterowania ręcznego, skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną, a jako jedyne rentowne mają pozostać trzy dyrekcje: gdańska, olsztyńska i lubelska. Trudno się powstrzymać przed teoriami spiskowymi. Dlaczego akurat te dyrekcje mają jako ostatnie pozostać rentowne, ale się póki co powstrzymamy. Ale to przecież nie koniec uderzenia w finansową strukturę, bo te trzy dyrekcje będą miały za zadanie finansować parki narodowe. Wszystkie? Też z funduszu leśnego. To jakiś worek bez dna. Jeśli przyjrzymy się uważnie nad działalnością związaną z demontażem finansów i demontażem zarządzania lasami państwowymi, jednocześnie nad wynikami finansowymi flagowych polskich spółek Skarbu Państwa, to możemy dostrzec pewną wręcz schematyczną prawidłowość. Niestety, jest to prawidłowość, z której Polacy ani nie mają powodu do dumy, ani do zadowolenia, ani do uśmiechu. Polacy, wasze bezpieczeństwo i ukochane lasy, wasz święty, naturalny majątek wystawione są właśnie do unicestwienia. Wielu leśników stawia jeszcze opór, walczy, wystawiając na szwank swoją pracę. Pracę zawodową, karierę i prywatną przyszłość. Nie zastanawiaj się. Tych leśników trzeba poprzeć, bo za chwilę nie będziesz miał nawet czego bronić i o co walczyć. Polskie lasy w rękach Polaków. Polskie lasy muszą być zarządzane w taki sposób,
by służyły obecnemu i przyszłym pokoleniom rodaków. Obecna władza najwyraźniej tego nie chce. Polaku, dzięki wielopokoleniowej pracy leśników mamy cenne przyrodniczo lasy dostępne dla wszystkich. Pilnuj swego majątku, wspieraj leśników, którzy narażając swoją przyszłość nie mają zamiaru biernie się przyglądać, jak jesteś z niego okradany. Podpisał sztab protestacyjny Leśnych Związków Zawodowych.